Każdy z nas żyje w takim świecie duchów, w świecie aniołów. Każdy, tak jak wczoraj powiedziałem, ma swojego anioła stróża. Pan Jezus także miał stróża. Anioła był nim święty Michał. O aniołach mówił, powiedział, że po śmierci to już nie będzie obrączek, nie będzie męża i żony, ale ludzie po śmierci będą jak aniołowie. A co robią aniołowie w niebie? Wpatrują się nieustannie w Jego oblicze, w oblicze Boga, który tam mieszka. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że aniołowie mają dwie twarze. Jedną twarz aniołowie kierują w stronę Boga, wciąż Go adorują i uwielbiają, a drugą twarz zwraca anioł w stronę człowieka. I jest to wzrok pełny troski, miłości i opieki. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Czytamy w psalmie 8. To o nas psalmista mówi, o ludziach. Jesteśmy niewiele mniejsi od aniołów. Kochani, przeżywamy w naszych czasach taki niezwykły renesans aniołów niejednokrotnie w naszym życiu. Wystarczy pójść do pierwszego lepszego sklepu w Łodzi z pamiątkami, a napotkamy tam wiele anielskich figurek. Ale figurki to tylko znaki, dobrze o tym wiemy. Anioł jest większy niż figurka. Anioł to czysty, potężny duch, żywy, prawdziwy, stworzony przez Boga. Potężny duch. Żyjemy w świecie duchów. Czy chrześcijanin może wywoływać duchy? Pewno. Może. We właściwym tego słowa znaczeniu. Tutaj często od nowa w Duchu Świętym wywołuje Ducha Bożego. Jak śpiewamy Duchu Święty przyjdź, to wołamy i wywołujemy Ducha Świętego, żeby przyszedł do naszego rozumu, oświetlił ciemne drogi naszego życia, żeby dotknął naszego serca, abyśmy doświadczyli miłości Boga. Modlitwa to wywoływanie duchów, które pochodzą z nieba. Kiedy zwracamy się do naszych aniołów stróżów, to tak jakbyśmy mówili do anioła stróża, niewidzialny duchu, aniele stróżu mój. I wtedy zjawia się natychmiast nasz anioł stróż i jak gdyby mówi do każdego z nas, w czym ci mogę pomóc, jaką masz do mnie sprawę, chcę ci towarzyszyć w życiu. Modlitwa to wywoływanie duchów z nieba, ale niejednokrotnie człowiek zwraca się do niewłaściwego ducha, bo tacy także istnieją. Kiedy otwieramy Słowo Boże, czytamy o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce u początku dziejów świata. Oto pojawił się święty Michał na niebie. A po co? Bo zaczął walkę z upadłym, ze zbuntowanym aniołem. Część aniołów sprzeniewierzyła się Bogu. Można zapytać, dlaczego? Przecież w niebie mieli wszystko. Byli tak blisko, doświadczali niezwykłego szczęścia, nasyceni Bożą miłością. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, to rzekł wtedy do całego świata tych genialnych, anielskich istot. Oto człowiek, bardzo go kocham, ukochałem go ponad wszystkie inne stworzenia. Macie mu służyć, wynoszę go na samą górę do mojego domu. I wtedy właśnie wśród aniołów doszło do podziału. Na czele rebeliantów stanął anioł o imieniu Lucyfer. To diabeł, szatan. Nie zdobył się na ów akt pokory, służenia komuś, kto pod względem natury do piętnu nie dorównywał. I od tego czasu, czy chcemy, czy nie, żyjemy w świecie tej walki duchowej między dobrem i złem. Rano śpiewaliśmy godzinki ku czci świętego Michała. Prawie pół godziny.
I również takie słowa, walka, która na niebie kiedyś się odbyła, dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła. I to jest prawda, czy tego chcemy, czy nie, to wciąż jesteśmy pod wpływem oddziaływania dwóch anielskich sił, wspierani przez dobrych aniołów z nieba i kuszeni przez złych. Aniołowie upadli są w piekle, ale mają dostęp do ludzi i chcą ludzi doprowadzić do tego, by podzielili ich los, ich nieszczęście. Dlatego to człowiek często ulega pokusom i diabeł wciąż nas będzie kusił, żebyśmy byli brzydcy grzechem. Gdziekolwiek pojawia się figura czy obraz świętego Michała Archanioła, to pod stopami Archanioła, tego mocnego Michała, jest upadły anioł, ale jest zawsze brzydki. Albo w jakiś karykaturalny sposób ukazany, albo ukazuje swoją brzydotę. Diabeł jest brzydki i zrobi wszystko, żeby człowieka brzydkim uczynić. Zniewala go, prowadzi do grzechu, a grzech człowieka czyni bardzo brzydkim. Kiedy człowiek przychodzi na ziemię, kiedy się rodzi, to rodzi się z grzechem pierworodnym. I wtedy rodzice przynoszą dziecko do sakramentu Chrztu Świętego i w jego imieniu, w imieniu tego dziecka, wyrzekają się złego ducha i wyznają wiarę. Wypraszają diabła z serca nowego życia, nowego człowieka. Na Chrzcie Świętym to ludzkie serce zamieszkuje Pan Bóg. Ale szatan wciąż niejednokrotnie, kiedy człowiek dojrzewa, dorasta, przez różne przynęty usiłuje skusić człowieka, chce go usidlić w swoich sieciach i chce, żeby człowiek uchylił mu drzwi do swojego serca i zainteresował się tym, co zły duch reklamuje. I jeśli mu się to uda, to powtarza się scena z raju. Człowiek zaprasza do swojego serca razem z reklamowanym towarem, czyli z tą pokusą, z grzechem, samego sprzedawcę. Taka jest robota diabła. Pan Bóg traktuje to poważnie, szanuje naszą wolę i wtedy opuszcza mieszkanie serca. I nawrócenie polega na tym, że człowiek odkrywa w pewnym momencie błąd i wyprasza złego ducha poprzez spowiedź świętą, na nowo zapraszając do życia swojego właśnie Boga. Ale taka decyzja nie należy do łatwych. I Pan Bóg nie wchodzi z buciorami w nasze życie. Szanuje naszą wolność, nasze wolne wybory. Diabeł wcale nie chce się łatwo wyprowadzić z mieszkania naszego serca. Łatwo z serca nie wychodzi. Zamienia często serce ludzkie w twierdzę. Odbiera stopniowo człowiekowi klucze, a przez to również władzę swojego życia. Montuje w oknach kraty i chce, żeby człowiek był w tej twierdzy na wieki, żeby się z niej nie wydostał. Najpierw zagłusza każdy sygnał wysyłany w stronę Pana Boga, czyli osłabia ducha modlitwy. Doprowadza człowieka do utraty wrażliwości sumienia. I mało tego, może zniewolić człowieka i wykorzystać go do własnych celów, uczynić go narzędziem w swoim ręku, bo zły duch potrzebuje współpracowników i wybiera sobie wielu z ludzi, żeby robili zło na ziemi. Sam nic nie może, ale z pomocą ludzi, którzy są przez niego zniewoleni, czyni wiele zła. Szatan pozyskuje sobie złych ludzi, którzy tworzą struktury zła. Podobnie było w życiu Pana Jezusa. Ilu diabeł użył ludzi, żeby zniszczyć Chrystusa? To Judasz, którego sercem wprost zawładnął,
Kajfasz, Annasz, Piłat, pluton egzekucyjny, tłum, który krzyczał ukrzyżuj go, cała sieć ludzi wynajętych przez złego ducha. Działanie szatana jest prawdą wiary. Nie da się wytłumaczyć ogromu zła istniejącego na ziemi tylko słabą wolą człowieka. Bo jakby diabła nie było, to pewnie przy dużej mobilizacji moglibyśmy niejedno zło pokonać. Szatan istnieje i działa i będzie działał aż do końca świata. A cieszy się wtedy, kiedy człowiek przestaje wierzyć w jego istnienie. Kiedy Chrystus dyktował nam modlitwę Ojcze nasz, to kazał codziennie wołać: nie wódź nas na pokuszenie, czyli daj siłę do walki z pokusą, i kazał codziennie wołać: zbaw nas od złego, czyli wyzwól ze zła moralnego, duchowego, w które wpadłem ja i inni. Tę modlitwę zanosimy w liczbie mnogiej. Kiedy otwieramy katechizm Kościoła katolickiego, to czytamy tam również: dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Kiedy Pan Jezus pojawił się na ziemi, kiedy się urodził, to od początku diabeł powziął na niego atak i chciał go zniszczyć. Najpierw próbował go zgładzić przy pomocy gniewu Heroda. Nie udało się. Potem wystartował do niego z 3 pokusami na pustyni. A Pan Jezus powiedział: idź precz, szatanie. Odparł wszystkie 3. Oto mocne pokusy, w które człowiek najczęściej się pakuje. To pokusa władzy, rządcy tego świata, pokusa posiadania dóbr materialnych, czy też pokusa zaspokajania szeroko pojętych dążeń ciała. Okazało się, że Chrystus jest mocniejszy od złego, ale diabeł nie rezygnował z ataków, tym bardziej, że diabeł publicznie wskazywał go palcem niejednokrotnie. Opętanego uwalniał z mocy złego ducha, demaskował metody jego kuszenia i działania szatana. Diabeł rozumiał, że ma do czynienia z niezwykle mocnym przeciwnikiem. I oto przychodzi Wielki Piątek, wynajął całą sieć tych złych ludzi i chciał odnieść zwycięstwo, triumf, jakby mówił: nie chciałeś mi być posłuszny za życia, to cię zniszczę, zamorduję cię, zamknę cię w grobie na wieki wieków. I taka jest tajemnica Wielkiego Piątku, ale okazuje się, że za 3 dni jest niedziela zmartwychwstania. Chrystus wychodzi z tego grobu, jest żywy, pokazuje, że zwycięstwo zła było tylko pozorne. Jakby powiedział do złego ducha: chcesz mnie zniszczyć? Proszę bardzo, ale moje ciało nie pójdzie do grobu, pójdzie na stół jako pokarm dla tych, którzy chcą sięgnąć po prawdziwą wolność. I oto ciało starotestamentalnego baranka zajmuje nowy baranek, Chrystus, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, czyni siebie pokarmem. Kto przyjmuje pokarm z tego stołu, ten dysponuje mocą, jaką człowiek jest w stanie odeprzeć wszelkie pokusy i pokonać zło. Diabeł się strasznie przeliczył. Może lepiej by było dla niego, gdyby nie zabił Chrystusa. A Chrystus zamordowany wchodzi w przestrzeń, w krainę śmierci i wyprowadza z tej krainy tych, którzy tam byli, i daje człowiekowi moc zwycięstwa. Stał się jak atom, który uderzony
wyzwala niezwykłą moc Bożej miłości. Oto tajemnica Eucharystii i tajemnica jej naszej wolności. Kto jest naszym obrońcą? Jezus, Zbawiciel świata. On jest naszym Panem na wieki wieków. Życie w wolności dzieci Bożych polega na tym, że ludzkie serce wypełnione jest Jezusem. Wtedy jest mocne i odporne na wszelkie zło. Jeśli człowiek ma w sobie Boga, jeśli przyjmuje Go w Komunii Świętej, nie można żyć z pustym sercem. Jak jest puste, to wejdzie tam duch tego świata. Albo gorzej, diabelski duch, bo życie nie znosi pustki. Ale jeżeli to serce jest wypełnione Bogiem, to jest szczęśliwe, jest bardzo mocne, mocą samego Boga. Diabeł będzie wszystko robił, żeby nas odsunąć od Bożego miłosierdzia. Dlaczego nienawidził siostry Faustyny? Bo ona poprzez swoją modlitwę niejednokrotnie Komunię Świętą, którą ofiarowała za duszę w czyśćcu, ona ratowała tę duszę od męki, od cierpienia i od ognia czyśćcowego i wprowadzała je do nieba. Dlatego diabeł tak znienawidził właśnie Faustyny i miłosierdzie Boże. Nawet Pan Bóg pozwolił, żeby Faustyna mogła doświadczyć obecności świętego Michała Archanioła, który powiedział do niej: Faustyno, pamiętaj, wiedz o tym, że zło cię bardzo nienawidzi, ale Pan Bóg kazał mi mieć o tobie szczególne staranie. Będziesz pod moją opieką. Któż jako Bóg? I zniknął. I Faustyna pisze, że czuła Jego obecność w każdym momencie swojego życia. Święty Michał Archanioł to niezwykły anioł. Biblia mówi o nim zaledwie 5 razy, ale zawsze w sposób wyjątkowy. Aby odkryć Jego wolę, trzeba zobaczyć, że jest Bożym wojownikiem. Jest wojownikiem o dusze ludzkie. Nie chce, żeby człowiek podzielił los diabła. Chce, żeby był piękny Bogiem. Dlatego On sam niejednokrotnie prowadzi człowieka do Boga. Do Eucharystii. Do spowiedzi świętej. Ile razy byłem świadkiem nawróceń w czasie nawiedzenia figury tej, która była 15 miesięcy temu. To jakieś Boże działanie przez świętego Michała Archanioła, że człowiek podchodził do tej figury, a później poprzez dotyk, jak gdyby Pan Bóg sam dotykał jego serca i postanawiał zmienić swoje życie. Ilu ludzi wyspowiadało się w grocie na Gargano u świętego Michała Archanioła. Nie chcieli wyjść z tego pięknego sanktuarium ze swoimi grzechami. Ponad 120 lat temu papież Leon XIII napisał niezwykłą modlitwę, którą odmawiacie po każdej mszy świętej. Oto po jakiejś dziwnej wizji, którą miał w jednej z kaplic Bazyliki Watykańskiej, podobno widział demony okrążające wieczne miasto. Udał się do swojego pokoju, napisał krótką modlitwę, przekazał swojemu sekretarzowi. Najpierw odmówił ją sam z żywą wiarą, a później przekazał, żeby odmawiano ją w każdym kościele. To taki mały egzorcyzm. Kiedyś młody człowiek napisał do redakcji naszego pisma „Któż jak Bóg”. Pisał, że bardzo często ciągnęło go do złego, w różne strony, nieustannie upadał. Był jakiś rozbity,
wpadał w depresję z tego powodu, żył w grzechu i nie mógł sobie poradzić z tymi grzechami. Ktoś przekazał mu mały obrazek ze świętym Michałem, z tyłu była ta modlitwa. Po jakimś czasie zaczął ją odmawiać, nawet kilka razy dziennie. I pisze, proszę księdza, zauważyłem, że to bardzo działa. Ja wygrywam tam, gdzie wcześniej leżałem na łopatkach. Mam jakąś wewnętrzną siłę. To naprawdę działa. I to chcę na końcu tego kazania powiedzieć głośno. Nie dlatego, że ktoś śpi, ale dlatego, żeby dotarło nie tylko na ulicę Łodzi, ale do naszego serca. To naprawdę działa. Odkryć świętego Michała Archanioła jako pomoc w walce z pokusami i ze złem. Może w nocy pracujecie w różnych środowiskach, gdzie nie ma Boga, gdzie go wyrzucono. Nieraz jest wręcz widoczne działanie zła. Zabierzcie ze sobą świętego Michała. To jest tak, jakby uczeń drugiej klasy był atakowany przez kogoś starszego, ucznia z szóstej klasy, i ten go straszy. A drugoklasista mówi: czekaj, ja się nie boję, przyprowadzę tu mojego tatę, to on ci dopiero spuści lanie. I człowiek tak broni się przeciwko pokusom złego ducha. Może powiedzieć: czekaj, zły duchu, zobaczymy, kto jest mocniejszy, przyprowadzę tu świętego Michała Archanioła. Taki jest właśnie sens, może w taki sposób obrazowy ukazany, sens odmawiania tej modlitwy papieża Leona XIII. Odmawiajcie ją często, tu w tym kościele i w swoim domu. Tą modlitwą wygońcie diabła z czterech ścian waszych domów. Niech on tam nie ma miejsca, niech dom wasz będzie wypełniony duchem, nie tym z piekła, ale duchem Bożym. Panie Jezu, przyszedłeś, żeby przynieść nam wolność dzieci Bożych. Oddajemy ci nasze serca. Często są one poranione grzechem, cierpią. Pomóż nam zerwać z naszymi grzechami. Uzdrów rany spowodowane przez nasze upadki. Daj nam nowe oczy i nową wolność w Duchu Świętym. Bądź Panem naszego dziś i naszego jutra. Posyłaj do nas świętego Michała. Niech on nam pomaga w walce ze złem. Amen.